Witam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj z nami kolejny raz olej, ale troszkę inny. Zapraszam na film. Może dziwicie się, że temat oleju znowu w Domi Drewno, ale dobrych tematów nigdy dość. Nowy produkt pojawił się u nas na Strugnicy, produkt, o którym warto powiedzieć kilka słów. Warto, żebyście go poznali, bo my też dopiero go teraz poznajemy. Produkt, który jeszcze oficjalnie chyba nie jest w sprzedaży w Polsce, dotarł do nas ze Stanów, ale wpisuje się przepięknie w tematykę eko-produktów. Uwierzcie mi, że to jest naprawdę eko. Często jest tak, że mamy informacje na opakowaniach, nie zawiera tego, nie zawiera tego, ale okazuje się, że małym druczkiem jednak zawiera to i tamto. Tutaj dokopując się do kart technicznych, okazuje się, że w składzie mamy 70% oleju i 30% wosku. Nie dostałam oczywiście informacji dotyczącej dokładnego składu, no bo to jest receptura, którą oni opracowali i nie chciałam przesadzać, ale ważne jest to, że są tu tylko i wyłącznie naturalne składniki. Słuchajcie, nie ma żadnych rozpuszczalników, przyspieszaczy schnięcia, żadnej chemii. Dlatego ja w ogóle nie muszę się przejmować tym, żeby nakładać ten preparat ręką. Po otwarciu słoika przepiękny, delikatny, lekko cytrynowy zapach. Samo opakowanie też świadczy o tym, że producent pomyślał trochę szerzej i nie wziął metalowej puszki, którą trzeba będzie w przyszłości zutylizować, tylko jest szkło, które możemy użyć ponownie. Olej poza tym składem, o którym już powiedziałam, zawiera naturalne inhibitory UV, czyli ochrona przed UV jest wyciągnięta z natury. Co to są inhibitory, doczytajcie sami, bo ja nie chciałam połamać sobie języka. Co jeszcze ważne, żeby powiedzieć, po otwarciu słoika konsystencja jest zupełnie inna niż przed użyciem tego oleju. Konsystencja jest zupełnie inna. Po otwarciu słoika jest taka, ale przed nałożeniem oleju musimy tą całą zawartość słoika przygotować do pracy, czyli zaczynamy mieszać. Z tego względu, że są tu woski i oleje i to nie jest jeden rodzaj na przykład oleju, tylko to jest z kilku roślin, no to musimy to wszystko razem pięknie wymieszać, połączyć i zobaczycie, jaka ta konsystencja finalnie ma być przed użyciem. Nieźle, co? To już nie jest jak sztuczny miód, tylko jak bardziej naturalny. Taki ma wygląd. No i z tak przygotowanym, z tak rozmieszanym olejem możemy przystąpić do pracy. Ja jeszcze chciałabym powiedzieć taką rzecz. Słoiczek wydaje się mały. Cena na pierwszy rzut oka może Wam się wydawać duża, ale okazuje się, że ten mały słoik, 200 ml, wystarcza na pokrycie aż 18,5 metra kwadratowego powierzchni drewna na przykład, bo my tutaj mamy drewno. Jeżeli mamy bardzo twardy gatunek drewna, wówczas nawet wystarczy na dwukrotną ilość, czyli jak mamy tutaj 18,5, to będzie 36-37 metrów możemy pokryć tym małym słoiczkiem, jeżeli mamy bardzo gęste, twarde drewno. Oczywiście, jeżeli drewno będzie takie jak tutaj cedr, leciutkie, które pięknie i mocno wchłania, które nie jest zbyt gęste, wówczas tego oleju będziemy musieli użyć więcej, ale te informacje, jak gdyby wy już wszystkie znacie, też rodzaj powierzchni, jaką mamy przygotowaną do olejowania, czyli jeżeli to będzie przestrugane, tak jak na przykład tutaj mi Jarek przygotował kawałek jesionu, on jest jak szkło. Wtedy tego oleju wejdzie minimalnie mniej, jeżeli będziemy mieli bardziej szorstką powierzchnię po gradacji papieru, nie wiem, 180 czy 220, wtedy też inaczej to drewno przyjmie, inną ilość oleju drewno przyjmie. Jeżeli chodzi o nakładanie, możemy to nakładać szczoteczką, ściereczką. Ważne, żeby to były ścierki bawełniane, które nie zostawiają włosów. Możemy też watą stalową nakładać. Producent zaleca nakładanie odpowiednimi padami. Oni tam u siebie na stronie, w rozpisce, w sposobie użycia mają podane, jakie pady do jakich gatunków drewna, bo z tego co wiem, chyba gęstość padu musi być nieco wyższa niż gęstość czy twardość drewna. Ale tutaj nie chcę, żeby jakieś przekłamanie się wkradło, dlatego możecie oczywiście używać pady, ale też tradycyjnie, jak my w Polsce, ściereczka bawełniana, stare kalesony, to jest wiadomo, że to jest czysta bawełna, nie tak jak teraz. I cóż, przygotowane drewno
i możemy aplikować na nie olej. Możemy ten olej nałożyć bezpośrednio na drewno, tak jak ja patykiem, a oczywiście możemy też wziąć tą ściereczkę czy tą wełnę stalową i nałożyć preparat na ścierkę i dopiero wtedy na drewno. Ja już widzę, że mam tego za dużo. Im bardziej ta ścierka będzie już z czasem nasączona tym preparatem, tym mniej tego preparatu będziemy potrzebować, bo on będzie już tutaj, tak? Rozciągamy oczywiście wzdłuż słojów, ale to też już wiecie, ja pewnych informacji już nie powtarzam, bo jak oglądacie filmy, to pewne informacje już po prostu zostają powtarzane wiele razy. I już. Pięknie pokryte, bardzo niewielką ilością tego oleju. I teraz tak, zostawiamy to na minimum 30 minut, bo pamiętacie pewnie też z poprzednich filmów, że jeżeli chodzi o olej i o wosk, nie możemy przesadzić. Bo jeżeli nałożymy za dużo, to będziemy to musieli po prostu potem zbierać i szkoda tego preparatu. A jeżeli założymy za mało, to nic się nie stanie, bo nakładamy wtedy kolejną warstwę. Czyli po tych 30 minutach będziemy widzieli, czy to jest w drewnie, czy to jest już na wierzchu. Jeżeli jest na wierzchu, oznacza to, bo ja tu mam akurat egzotyk, który jest bardzo oleisty i on możliwe, że będzie już nie potrzebował więcej warstw, ale jak nakładałam na przykład na bóg jest też suchy jak wiór, on wciągnął mi 3 warstwy i dopiero po tej trzeciej warstwie wiedziałam, że tu jest nawet chyba ten kawałek, po trzeciej warstwie wiedziałam, że ma już dość. Czyli odczekujemy 30 minut, sprawdzamy, czy nakładamy kolejną warstwę, jeżeli tak, to ją nakładamy. I pamiętajcie o tym, że przed każdym nałożeniem kolejnej warstwy musimy zebrać nadmiar oleju, jeżeli taki pozostał. I robimy to, no ja już teraz nie mam takiej bardzo czystej, ale robimy to suchą, czystą ściereczką, najlepiej bawełnianą, energicznymi ruchami, które raz, że ten preparat jeszcze lekko rozgrzeją i wepchną go w głębiej w drewno, a dwa, że już delikatnie, to drewno nam spolerują. Ja Wam pokażę kawałek, który przygotowałam wcześniej. Tutaj nałożyłam tylko jedną warstwę tego oleju, naprawdę niewiele. I po wyschnięciu, teraz już będzie 2 dni, polerowałam i pokazywałam Jarkowi, jaki efekt można uzyskać. I tutaj odzywa się oczywiście wosk, który też znajduje się w tym oleju, bo to on sprawia, że ta powierzchnia staje się taka gładka. Wy tego nie dotkniecie, ale uwierzcie mi, że jest lustro, po prostu lustro. Ten olej możemy używać oczywiście do wewnątrz, na zewnątrz. Ma przeznaczenie do użytku w styczności z żywnością, jeżeli to tak fachowo chyba nie powiedziałam, ale wiecie o co chodzi, można go śmiało używać w kuchni. Można nim wykańczać meble dla dzieci, do użytku przez dzieci, czyli te wszystkie jak gdyby normy zostały spełnione. I z racji tego, że nie ma rozpuszczalników w sobie, to ilość, jaką nakładamy na drewno, zostaje w drewnie. Tu już nic nie odparowuje, nic tam nie znika. Dlatego taka mała ilość wystarcza na takie duże, na powierzchnię tak duże. Co jeszcze mogę powiedzieć? Przeznaczenie. Możemy go nawet zastosować do skóry, do pokrycia metalu, jeżeli ktoś ma takie projekty i potrzebuje. Do wewnątrz, do zewnątrz, to już mówiłam. Oczywiście stosowany może być począwszy od maleńkich szkatułek czy jakiegoś rękodzieła, skończywszy na łodziach. Jak widzieliście, ja w ogóle nie założyłam rękawic. Nie ma takiej konieczności, tak? Nie ma tu żadnych związków chemicznych, więc nie muszę się bać o swoje dłonie. I to też mnie zastanawiało w przypadku ściereczek, bo jak wiecie, po oleju musimy ściereczki albo zamknąć, żeby nie było dostępu powietrza, bo może nastąpić samozapłon. Tutaj okazuje się, że też w tej karcie technicznej jest informacja, że do takiego samozapłonu dojść nie może, no bo nie ma rozpuszczalników. Jednak dla bezpieczeństwa, bo wiecie, ludzie różne pomysły mają, producent napisał, aby ostrożnie postępować z materiałami użytymi do nakładania tego oleju. My żeśmy zrobili próbę, tak nieoficjalnie powiem, zrobiliśmy próbę i szmatkę, która była właśnie mocno dosyć nasączona tym olejem, zostawiliśmy na 2 dni w bezpiecznym pojemniku, położoną po prostu zgniecioną na maksa, położoną na kawałku drewna,
totalnie nic się nie stało, więc a mieliśmy już przypadek taki, że po oleju z zapomnienia szmatka została i po prostu zaczęła, no, były ślady takie, jakby zaczynało się coś tlić, palić, więc tutaj nie musimy aż tak bardzo się stresować. Także zastosowanie szerokie, zero chemii, piękny zapach i rewelacyjny efekt. Wydaje mi się, że warty, że preparat warty wypróbowania, jak już będzie u nas dostępny. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wszystkie informacje dosyć krótko przekazałam, a Was zapraszam już na kolejny film, w którym prawdopodobnie znowu opowiem o olejach. Dziękuję. We'll be right back.